Dzień dobry, tu Listek Elf ze Stuttgartu. Dzisiaj będzie o tym, że Niemcy nie chodzą do kościoła, ale kościoły mają się bardzo dobrze. W Niemczech są dwa kościoły, no, państwowe, ewangelicki i katolicki. Te kościoły pobierają podatki od swoich wiernych, normalnie, tak jak PIT, od wynagrodzeń i nauczają religii w szkołach. Pozostałe wyznania muszą sobie radzić inaczej, włączając to islam, który nie jest tu jeszcze religią państwową, znaczy nie pobiera się podatków od muzułmanów, nie naucza się islamu w szkołach. Dlaczego? No myślę, że państwo niemieckie jeszcze nie dorosło do tego, żeby islam stał się obok katolicyzmu i ewangelicyzmu religią państwową. No poza tym z islamem to nie ma specjalnie z kim rozmawiać, ponieważ są meczety tureckie, irańskie i inne, i tak naprawdę nie ma władzy zwierzchniej, tak jak w Polsce, biskup i tak dalej. Tak czy owak, kościoły i te ewangelickie, i te katolickie stoją tu puste. Można sobie do nich wejść, są zwykle otwarte. W takim kościole jest czyściutko, leżą gazetki, no tak jakby przypadkowo nikogo nie było, ale tak naprawdę tam nikogo nie ma. Na przykład tutaj w takim kościele prowincjonalnym, jak u nas w najmniejszej dzielnicy Stuttgartu, to szczerze mówiąc, byłem tam kilka razy i nigdy tam nikogo nie spotkałem. Nikt się nie modli, nikt nie sprząta, nie ma księdza, nie ma zakonnicy, nie ma sprzątaczki, nie ma stróża. Nikt nie wszedł, nic nie chciał od tego kościoła. Mimo że jest otwarty, można wejść zupełnie normalnie. A nawet lepiej, można wejść do tego kościoła, podejść do stołu mszalnego, poobracać mszałem, który leży na stole, i zobaczyć, o czym ksiądz będzie mówił w najbliższą niedzielę. Zapukać w tabernakulum: Panie Boże, jesteś tam. Także wszystko można, wszystkiego można dotknąć, ale w kościele nie ma nikogo. Nie ma też mszy. Jest jedna msza na tydzień w kościele, albo jedna msza na tydzień na cztery kościoły, które zostały skomasowane w jedną parafię, ponieważ nie ma wiernych. No, ewentualnie zdarzają się msze w obcych językach: msza chorwacka, msza polska. No, to jest więcej ludzi, ale takie zwykłe mszy po niemiecku nikt nie przychodzi. Cztery osoby. Co ciekawe, Kościół jako instytucja, jeden i drugi, radzi sobie doskonale. Tak naprawdę doszliśmy do sytuacji, w której Kościół jako instytucja absolutnie nie potrzebuje wiernych. Jeden i drugi Kościół, i katolicki, i ewangelicki, radzi sobie na rynku gospodarczym całkiem dobrze. Skąd kościoły mają pieniądze? Ano, po pierwsze z podatków. Niemcy płacą podatki na kościół, mimo że w ogóle do kościoła nie chodzą, nie w ogóle nic od kościoła nie chcą. Po drugie, kościoły prowadzą naprawdę wielki biznes. Prowadzą szpitale, żłobki, domy starców, zarządzają cmentarzami, opiekują się na przykład uchodźcami, dlatego kościoły niemieckie mówiły: tak, przyjmować, uchodźców, przyjmować, ponieważ od każdego uchodźcy ten, kto się nim opiekuje, na przykład Kościół katolicki albo Kościół ewangelicki, dostawał naprawdę grube sumy w 1000 euro od osoby idącej. Ponadto są nieruchomości, te działki, na których stoją kościoły, salki parafialne i cała masa innych nieruchomości. Niemcy natomiast bardzo chętnie korzystają ze świąt kościelnych, których tutaj jest bardzo dużo, bo są święta ewangelickie i święta katolickie. To są wolne dni, na przykład wolny Wielki Piątek jest wolnym dniem tutaj. W Polsce nie. No, Niemcy korzystają z tego, wyjeżdżają na wycieczki, idą jogować, wychodzą na spacer z rodziną, jedzą coś tam świątecznego, ustrajają sobie stoły, ale stoły są ustrojone absolutnie po świecku. Nie ma absolutnie żadnych znamion tego, że te święta są tak naprawdę świętami religijnymi. I Niemcy nawet sobie z tego nie zdają sprawy, że Wielkanoc, która tu się nazywa Ostern, jest tak naprawdę świętem religijnym. Ja jestem święcie przekonany, że większość Niemców to nawet nie wie, skąd się biorą wolne dni na Ostern. Ważne, że to jest Ostern, możemy pójść sobie pobiegać, do roboty nie trzeba iść i jest ogólny luzik. Wszystko jest świeckie. Świeckie są święta, świeckie są zdoby na święta, świeckie są cmentarze. Na cmentarzach nie ma żadnych krucyfiksów, albo bardzo rzadko, nie ma żadnych: Boże, czuwaj nad jego duszą. Nie ma matek boskich ani Chrystusów na krzyżu. Nic takiego nie ma, są po prostu zwykłe groby cmentarne. Niemcy akceptują wszystko, są bardzo tolerancyjni. Chrześcijaństwo to relikt przeszłości, islam to nowość, ale wszystko jest zaakceptowane, każdemu wolno.
Tu nikt nie walczy z kościołem, nikt nie wymalowuje na drzwiach kościoła precz z wiarą, tak jak w Polsce. Po prostu nikogo to nie obchodzi. Najważniejsze jest, żeby było miło i nikt się nikomu do niczego nie wtrącał. Partie polityczne, które mają w nazwie chrześcijańskie, tak jak rządząca CDU, pani Merkel, już dawno nie są chrześcijańskie, mają wiele wspólnego z chrześcijańskimi podstawami Europy, są tak naprawdę zwykłymi lewicowymi partiami, tak jak w całej Europie. A nawet ci ludzie, którzy są katolikami, ci nieliczni, którzy chodzą do kościoła i ci absolutnie nieliczni, którzy jeszcze posyłają dzieci na przykład do pierwszej komunii, to no, ten katolicyzm też się zmodyfikował. Na przykład dzieci katolickie nie spowiadają się. No, absolutnie, do pierwszej komunii się idzie bez żadnej spowiedzi. Komunię w kościele się bierze bez żadnej spowiedzi. Spowiedź nie istnieje. Tutaj w tej świadomości to jest co najmniej dziwna sprawa, żeby jakiemuś facetowi opowiadać o swoich grzechach i występkach. Spowiedź przestała istnieć w kościele katolickim. Uprościła się. Dlaczego nie? Może to i dobry pomysł? Nie wiem. Tak czy owak, słuchajcie dobrze, w Polsce też tak będzie. Jeszcze parę lat i będzie dokładnie tak samo jak w Niemczech. Cóż, takie czasy, świat się zmienia. Listek L ze Stuttgartu, odezwę się jeszcze.